Ach, Aiden, pogromca renegatów i wszystkich złoli na całym tutaj Villador. Ale już nie zombioli, bo zombiole tutaj w ogóle się wyprowadziły chyba z okolic. Siemaneczko, z tej strony Bas. Witam was w Dying Light'cie dwójce. Idziemy tą Lawan, kurde, powstrzymać. A gdzie ona jest? A nie, bo ona poszła się przygotować, ona nie poszła jeszcze do Waltza, stolca. Waltzu! Wydaje mi się, że Waltz będzie z Wallem, ale Williams się okaże, że nie jest z Wallem. Takim perfidnym. Lawan? Lawan? Jesteś? Jestem. O, widzę, że dziedziczne po Franku. Możesz iść do twierdzy, Lawan. Chcesz trochę? Chciałem widzę, że bierzesz przykład od najlepszych. To wszystko. Ktoś to musi wszystko? Być ochlej mordą okoliczną. Daj mi żyć, Aiden. Posiedzisz tu ze mną chwilę? Frank, gdziekolwiek jesteś. Twoje zdrowie. No. Trudno wspominać go w jakiś lepszy sposób. Kiedy ty to ujmujesz, robi się naprawdę smutno. A teraz pij. Lawan, nie jesteś przy mnie bezpieczna. Wiesz, że nad tym nie panuję. Kiedy byłem z Juanem, prawie się przemieniłem. Sam zajmę się Waltzem. Wiesz, że to sprawa między mną a nim. Powie mi, co się stało z Miją i jak mam powstrzymać przemianę. Potem odejdę. Więc to jest pożegnanie? Tak jakby. Może nie. Ach, przestań pieprzyć bzdury. Są tu lampy UV, nic mi nie grozi, a poza tym... No właśnie nie widzę tych UV. Jedna rzecz była jasna. Tylko jedna. Idę z tobą. Zabijemy ich razem. Ty dokonasz zemsty. Ja też mam do niej prawo. Niekoniecznie chcę zemsty. Spróbuj przekonać Lawan, sprzeciw się i zakończ. Aha, czyli nie można powiedzieć... A, no czyli nie można tutaj z nią pójść faktycznie. No to spróbuję przekonać, no nie będę jej, kurde... Musisz trzymać się z dala od twierdzy. Bo co? Bo Juan tak kurwa mówi? Nie, no bo... Próbujemy iść, ale nie dziś. Nie w ten sposób. To niebezpieczne. Zginiesz tam i... A co cię to obchodzi? Hmm? Daruj sobie te... Myślałem, że będę mógł wybrać. No kurde, są to takie czasem pytania, na które fajnie by było, żeby gracz odpowiedział, a nie Aiden. Gniew jest w porządku. A ty to kurwa kto? Aiden Bob Aiden, dzień dobry. Dojebany mistrzu jogi i oświecenia. Miło mi poznać. Miło mi, lambadziaro. A teraz się przymknij i oddaj mi przyjaciela. Mówisz o mnie? Czy o flaszce? Nie chcę, żebyś zginęła. I tyle. Jezus, weź sobie hobby jak Frank, będziesz chlała i... Zgrywać mojego ojca, Aiden. To była rola Franka. Tęsknię za tym. Tęsknię za nim. Tak, wiem. Boisz się czasem? Tak... Tak naprawdę? No jasne. Boisz się, że to wszystko nie ma sensu? Że po tych wszystkich trudach nie znajdziesz siostry? Już nigdy. Bardziej boję się tego, czym się staje. No i... Że stanę się jednym z potworów, z którymi walczymy. No... Nie będziesz potworem. Nigdy. Daj mi rękę. Nie gryzę. No, nie do krwi. Pamiętasz? I ona teraz ciach. Dobra, daj rękę. Widzisz? Ja myślałem, że... Jesteśmy jak rodzeństwo. Nie zrobisz mi krzywdy. Że będziemy tutaj... To nie brzmi dobrze przy tym, że oni tak troszeczkę kręcą ze sobą jakby. Tak czy siak. Jezus, przeczytałem siusiak. Do twierdzy. Możesz być spokojny. Na pewno? Tak. Jestem szurnięta, ale nie aż tak. Poczekam. No. Ta stara maruda powtarzała mi, że jestem przyszłością nocnych biegaczy. Wróciłby z martwych i mnie zabił, gdybym zrobiła taką głupotę. No i dobrze. Sprawa załatwiona. Za Franka. Aiden,
Co? Schlałam się. No co ty? No co ty? I smutno mi. No. Połóżmy cię spać. Okej. Okay. Bidon ci przez udo przenikał. Nie zostawiam samej, dobrze? Po prostu... Zostań tu. Jasne. Ale nie ma tu ufałki. Oj, co jest? Aitor? Ej, śni mi się to w tym... Kurwa! To się z nim dzieje! Spadajmy stąd! A, śni mi się to, co w tunelu się działo. Nie no, takich nie biłem, trochę inaczej ich biłem. A uników żadnych nie robiłem, po prostu szedłem i napieprzałem lewy przycisk myszy. Czyli Aitor sam uciekł? To jakim cudem był w stanie krytycznym? To nie ma sensu, co się teraz zadarzyło. Lawan? Lawan? To nie ma sensu, co tutaj się myśliło, chyba że to nieprawda. Nie mogłam zostać. Aż ty kurwa. I tak tam poszłaś? A, Lawan! Co za małpa? Juan? No wreszcie! Co nowego? Poszła do twierdzy. Co? Skurwa! Ach, Lawan, Deklu. Furgonetka jest przy starym centrum handlowym przy Garrison i Riverend. A, tu jasno jest, myślałem, że... Ach, będzie po nas, Aiden! Ona też może zginąć. Ta, właśnie. Posłuchaj. Dobra, po... tak łatwo dobra, biegnę. No okej. Ale gdzie ta furgonetka jest? Bo ja bym się tapnął. Ja wiem, dramaturgia. No tutaj. No, idealnie. Znaczy był tak... Jakaś taka misja... pokazana. Jak było pokazywali te zwiastuny i tak dalej, że się goni taką furgonetkę, się na nią wskakuje, się wbija tam. Ale myślę, że już dawno od tego odeszli, zresztą patrząc po tym, jak od jak wielu rzeczy odeszli. A spierdalaj. Tu coś jest, jakiś zapytajnik. My dzisiaj kończymy grę, czy jak to wygląda? Czy jutro? Tak to trochę... Kurwa, ty debilu patentowany. Możesz przejść tu? Skoczyć? Super. Co to jest? To jest to, czego... Ta, to jest sztylety. To jest wyzwanie siły, które już zrobiłem. Tam jest. Dobra. Siup! Siup! Idę do twierdzy pułkownika. Czekaj tam na mnie. Przyczaj się i nie idź do rzeźnika, dopóki nie przyjdę. Słyszysz? Siup! Ciach! To nitro jest niezłe. Dlaczego ja z tego nie korzystałem w ogóle? Ja, i ona odjeżdża. O kurde. No i co teraz? Kontynuuję. Upewnij się, że wszystkie twoje sprawy w mieście... To jest koniec gry? Co jaja robią? Jaki epilog znowu. Wszystko zrobione w mieście. Czy my dzisiaj... Max, jutro kończymy? Ale kurwa kino. Ha! W końcu. No dobra. No wszystkie jest zrobione. Muszę jakoś się tam dostać. Ej, to Intrus! O kurde! Specy? A, bo to jest ten plan SP-ków durny.
O kurwa. No dobra, dawaj, no. Latarka ich rozwalę, nie? Muszę stąd spadać. Jak je spadać? Siek! No kurde, może przez... Siek. A ty skąd mnie wyskoczyłeś, kurwa, ze ściany? Siek. Dobra, kurwa, bo one chyba tu będą się respić. O kurwa, przemieniec. Dobra, gdzie mam teraz? No właśnie! Super, przeniknąłeś przez to. No tu chyba trzeba było po prostu biec, bo mi się kurwa respili cały czas. Cyk, cyk! Siup! O kurwa, przenikanie przez ściany to jest chyba specjalność Aidena na ten moment. Ale że koniec gry, no co wy gadacie? Myślałem, że to jeszcze spokojnie będzie trochę. Czyli osuszenie tej dzielnicy może w ogóle nie być jej? Tego osuszenia albo... Albo co? Albo osuszenie tej dzielnicy to jest... To jest już to, co będzie po ukończeniu gry. Masz, kurwa, SP-ku zajebany. A czemu wszyscy we mnie napierdalają teraz? Renegaci se... Myślisz, że dasz radę z tymi, brawa? Tak. Chyba za późno, kurwa, na przeżycie dla was. Takie mam wrażenie, powiem wam, chłopaki. Coś wam to nie idzie, ta bitka. Może zapiszcie się do kółka różańcowego. Taka propozycja. Dobra. Cyk. Cyk. Dobra. No, otwieraj. Otwarte. Na dół. Pierw do góry, teraz na dół. Normalnie. Tam i z powrotem. Puszczaj się. Co, z jakim matem na się bił? Ciekawe. Byłoby śmiesznie. Ktoś tu to będzie jackmat. Ktoś tu mi kasło. Kogo my tu mamy? Meyer! Pójdziesz z nami grzecznie? Nie odpowiadaj. Nie chcemy cię aresztować. Zabić zdrajcę, chłopcy. O ty, no. Zrób to, pożałujesz. Trzymasz mnie, Meyer. Jeśli to zrobisz, długo nie pożyjesz. Jesteś pewien? Aha. Tak. Ła, kurwa. Czekajcie, muszę zmienić... Biegnij, Aiden. Potrzebuję zmienić apteczki na te. Dobra, do widzenia. Ciocia Genia, kup se ma... Dobra, tutaj. Kup se majtki do pierd... Kup se majtki do pierd... Meyer! Nie wiem, no podobno... Podobno miałem się przeliczyć. Ale ktoś tu chyba zdechł. Rozwalajmy, gnoi. Jak będziemy pro SP, to będziemy pro SP. Na razie jesteśmy pro... Ocaleńcowo... Tutaj, no. Fajnie Aidenowo. Pierdoły jesteśmy. Chociaż pro SP to będziemy jeszcze większe pierdoły. Meyer załatwiona. Co to? To wygląda trochę jak z Dead Island, ten taki stół rzemieślniczy. Nie dotykaj mnie! Wynoś się stąd! Zabierz mnie do twierdzy. Ciebie? Odbiło ci? Dawaj, Steve, bo cię nakopię do dupy. O.
Ciekawe, że da się przejechać przez te. Ulice. No i co? Jedziemy tym mostem. Tu łaziłem już. I pływałem pod tych wodach. Co się stało? Wszystko gra. Jestem dziwki. Co tam? Pewnie chcecie się. Jestem dziwki. Co tak długo? Jesteś w trasie! Daleko! Nie. Niezbyt. Trochę. No bo. Zaraz dojadę. Wszystko gra. Opuścimy most! Ale się sprężaj! Steve! Sprężam się, sprężam. Rób to szybciej! Hej! Kto tu idzie? Kto? Co to? A, Lawan! Pewnie Lawan. Lawan. Kurde, twierdza. Co, taka cisza grobowa jest, taka cisza przed burzą trochę. Nie no, nie, to nie mogła być Lawan. Aż tak? Zostań tu. A, są te, o, są bełty. Nie chcesz spotkać tej kobiety. Ja. Jasne? Jasne, zamykam ryj. Mówisz do najcichszego z cichych. A coś zaparkował, kurde? Jak coś tu zaparkował? A, jeszcze nie steruję. Czemu ja mam się skradać? Mam przesrane. Ale żeś tu... Znajdź Lawan, czemu on mi każe się skradać? Już tu nikt nie żyje. Latarkę mogę wyłączyć. Gdzie ja będę się skradał? No dajcie mi spokój. O, ciężarówka. Wygląda trochę jak Fiat Ducato. Coś tu jest ciekawego? Tak się żyli renegaci, patrzcie tu w twierdzy. Fajnie tu mieli. Mieli ogródek, nie jak SPC, że wykorzystywali tych. Ci renegaci to nie tacy zli byli. Kurwa, zajebiście przeskoczyłem. No, weź na to wyjdź, Aiden. Nie umiesz, rozumiem. Nie wiem. Tam mogę iść, albo iść tu. Ja idę tędy. Będziemy jak tajny agent, aczkolwiek... Ciekawe. Wiem, że tu jesteś. Widziałem ciało. Nie próbuj z nim walczyć sama. Poczekaj. O, tu notatka jest chyba, nie? Nie. Ciekawe. No i co mi dało, że ja tu wbiłem? A, tutaj? O, wchodzimy do środka chyba. Dobra. To jest jakaś winda, która nie działa. To wygląda wygląda w ogóle jak ta podstacja, ta taka. Elektrownie. O, tu coś. Nie, tu nie ma przejścia. No to tutaj muszę iść. O kurwa! Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Idziemy. O, Lawan już tu jest. Mam mało czasu. A chwilę, chcę tu wejść pierw. Co tu ciekawego się dzieje? Dzień dobry! O, szyb wentylacyjny. Po co mi szyb wentylacyjny? Ciekawe, żeby się tu skradać, może... Może... A, wiem! Jakby się udało pewnie Lawan... Jakby się pewnie Lawan udało nie... Nie... Żeby nie poszła tu, to pewnie byśmy się tu skradali. Odsuń się, albo zginiecie! Strzelaj! Błagam, zostaw! Jaka tu. Anna? Lawan, czekaj! Ty to pewnie Aiden. Miło w końcu cię poznać. Nie wtrącaj się, Aiden! Jak pewnie widzisz, mamy tu mały impas. Odwołaj ludzi, Williams! Po co? Żebyście mnie zabili? Wierz mi, nie chcecie tego. Beze mnie nie zatrzymacie kolejnego ataku. Zamknij ryj, dupku! O czym ty mówisz?
Puśćcie moją żonę, to wszystko wam wyjaśnię. Nie zostawię cię! Lawan? O co chodzi z tym kolejnym atakiem, co? Protokół bezpieczeństwa, który przerwałem lata temu, został aktywowany. Co to do diabła znaczy? To znaczy, że będą zrzucać na nas bomby, żeby zniszczyć strefę skażenia, tak jak w innych miastach. To jeszcze nie koniec. Pieprzenie! Jak zawsze kłamie w żywe oczy. No właśnie, kurwa, trochę mu wierzę. Że Villedor przetrwało przypadkiem? Zabij mnie, a nigdy nie przerwiesz ataków, Aiden. Zostań po stronie... Nie, wydaje mi się, że on ma rację faktycznie, bo... Dobra. Jeżeli opuści broń, dasz jej odejść? Co? Aiden, nie! Nie zabiję was. Słowo. Nie chcę rozlewu krwi. Nie wierzę ci. Właśnie wydaje mi się, że... Nie wierzę mu, Aiden. Zabiję nas oboje. Zabij go, Aiden. Nie no, zauf... Może się przyjadę na tym, ale... sorry, Lawan. To ma sens, co on mówi. To jest właśnie, kurde, to jest właśnie to, że nie pasowało coś w tych atakach. Nie możemy ryzykować. Bzdura! Nie, jeżeli to wszystko prawda, to zginie więcej ludzi. Zginą wszyscy. Frank by mnie poparł. Frank nie żyje przez niego. Ci wszyscy ludzie na jego rozkaz mógł to zatrzymać. Trzeba dorwać Waltza. Nie Williamsa. Bez ciebie nie dam rady. Właśnie, kurwa, wydaje mi się, że... Że dobrze. Obyś miał rację. No, też mam taką nadzieję, że mam rację. Hej, hej! Nic jej nie zrobią, masz moje słowo. Zabrać ją do szpitala. Jeśli choć włos jej z głowy spadnie, zabiję was wszystkich. Rozumiesz? Ej, oni wyglądają trochę inaczej niż ci renegaci na mieście. Powiem wam. Bo że ci renegaci to po prostu są złole, a oni wcale do Williamsa tak nie należą, tylko do Waltza. Wiem tylko tyle, że chciał znaleźć miejsce o nazwie X-13. Oho? Gadał, jakby to była jego ostatnia szansa. Ostatnia szansa na co? Nie wiem. Ale to dlatego przywrócił zasilanie i przy okazji aktywował protokół bezpieczeństwa. Te ataki rakietowe? Tak, nie chciał mnie słuchać. Zamiast tego zabrał większość moich ludzi. No właśnie, tak mi się wydaje. Wydawało. Dlaczego można Dlaczego pracować z Waltzem? Pracowałeś z tym świrem? To szaleniec, ale też i geniusz. Chciałem, żeby wzmocnił moich ludzi. Zrobił to. Nie wiedziałem jednak, że zwróci ich przeciw mnie i wykorzysta... No właśnie tak, kurwa, mi się wydawało, że tu coś mi nie gra. Nie, że ten Williams nie jest taki zły, jak go malują. Wychodzi na to, że... No, to jak powstrzymać te ataki? Protokół można przerwać wyłącznie kluczem GRE, którym go aktywowano. Waltz go zabrał. No, to nie ma na co czekać. No to gdzie jest X-13? To X-13. To główny kompleks GRE wybudowany po odcięciu miasta. Wykonywano tam najbardziej tajne operacje. Możesz się tam dostać tunelem GRE, w Central Loop. I Waltz też tam idzie? Dlatego wysłał do centrum oddziały renegatów. Przynajmniej tak to wygląda, sądząc po jego notatkach. Sam je obejrzyj, w zachodnim skrzydle. Załatwię ci transport do X-13. Lepiej się pośpiesz. Okej. Okay. Aiden, jeszcze jedno. Znam to spojrzenie. Eksperymentował na tobie, prawda? Aha. Przemieniasz się. Dlatego muszę go znaleźć. O, cholipka. Co jeszcze czekasz? Kwatera Waltza jest w zachodnim skrzydle. Ty, ja cię oszczędziłem, przestań mi tu pitolić. Ale fajny fortepian. Co tu, pompy? Czy jednak nie będzie można wypompować tej wody? Bo tu chyba można było z nim walczyć. No ja widziałem przynajmniej na tych. Ciekawe, no jak zrobimy co inaczej wszystko? Tu nic nie ma chyba. Nie. Jak postąpimy inaczej, to pewnie coś innego się zdarzy, nie? Chyba, że ona z chuja robi, ale raczej... na to nie wygląda. Cholera jasna. Czyli da się wydutkać przez Waltza jak każdy. Jednym słowem. No i to jest prawdopodobne, że to Jack Matt to wszystko zrobił.
Że to przez Jackamata się odwaliło to wszystko. Ja spróbuję to zatuszować. Komora główna. To jest chyba komora główna. Mogłem przecież jechać tym, chyba tymi schodami zejść. Nie windą. Bo to jedno piętro. A nie, tu zamknięte było. Dobra. Zanim tu wejdę, jeszcze zobaczę, co tu jest ciekawego. O, na przykład notatka. Ja mam druga notatka. Rozkaz zabójstwa. No i tyle chyba tu, nie? Tu więcej nic nie widzę. Dobra. Chodźmy do gabinetu Waltza. Jest tu kto? Waltzuś! Gdzie jesteś? Nie no, nie ma tu Waltza, byśmy o tym wiedzieli. Chyba, żeby nas tak wystawił, ale... No wątpię. Okej, pierw opędzlujmy tutaj jego wyrko. Patrzcie, tu spał Waltzuś, mu wytrę buty, kurwa, w poście. Ha! Dobra, co to jest? Nagranie. Nagranie Waltza, możemy sobie posłuchać. Może być ciekawe. Nagranie Waltza 2. Czyli jeszcze trochę do zakończenia gry jest. Kurde mol. Dzisiaj raczej nie dokończymy. Tu jest to do przeszukania, ale przesłuchajmy sobie te nagrania Waltza. Mogą być ciekawe. No, dawaj, dawaj. Nagranie Waltza. Nagranie Waltza 1, 2... Raport 24/20/3036. 130 dzień roku. Minęło 6 miesięcy, odkąd skończyły się fundusze. 20 od ostatniej poprawy. Pacjent nieprzytomny. Po podaniu w związku nieznacznie wzrosło ciśnienie krwi. Widoczna aktywność źrenic. Jedyną szansą na postęp jest powrót do X-13. Jeśli można potwierdzić te informacje, i komendant Lukas znalazł klucz GRE. Oho. Jest szansa na pogłębienie tych badań. Trzeba do tego doprowadzić. Raport 13/20/36. 105 dzień roku. Koniec funduszy. Próby odtworzenia związku. Nadal nieudane. Pacjenci reagują niekontrolowaną agresją. Chyba, że oni próbują odtworzyć lekarstwo, które ten Camden ogarnął, tą szczepionkę. Testuję związek na sobie. Okej. Ciekawe. Dobra. Zbadaj. Pracował tu nad czymś. No. O, no. Co nam robiłeś, ty zasrany pojebie? Ale to normalnie. O, kolejne nagranie. Aiden, zorganizowałem ci transport. Wyjdź na zewnątrz. Jeszcze jedno nagranie jest. Myślę, że sobie... Nie ma tu jeszcze jakiegoś nagrania? Nie. Dobra. Myślę, że sobie ten... pójdziemy dalej w następnym odcinku jutro, bo kurczę... Zostało jakieś 2 minuty, to akurat sobie... Posłuchamy najwyżej następny odcinek, sobie przedłużymy, żeby już zakończyć. Na 20:36. 126 dzień roku. Informator z Old Villador wyjawił mi, że komendant Lukas to znalazł. Znalazł klucz GRE. A! To znaczy, że można znów wejść do X. Ten Lukas. Wysłałem oddział rozpoznawczy pod wodzą Dylana na stację metra Old Villador. Czekam na raport. To dlatego zabił Lukasa. Żeby zdobyć ten klucz. Nie ma tu jeszcze jakiejś notatki? Nie ma. Dobra. Tym akcentem zakończymy ten odcinek. W przyszłym mam nadzieję, że sobie zakończymy grę. Albo nie, zobaczymy. Może będzie epicka walka z tym. Jak on się nazywa? Z Waltzem, ale taka prawdziwa epicka, a nie taka jak była poprzednią. Taka w sumie średnia. Dobra. Nie przedłużam. Do zobaczenia jutro w finale. Albo jeszcze nie w finale. Zobaczymy. Dobra. Elo Elements.